Dzień dobry, dobry wieczór. Bienvenido, welcome, bienvenue. Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie z wyjątkowego miejsca na sportowej mapie Polski, z Muzeum R48, a kłaniają się Państwu Zdzisław Skupień i Dariusz Zastawny. Szanowni Państwo, Wisła Kraków to temat nomen omen rzeka. Można o niej rozprawiać, mówić, no można rzec w nieskończoność. My też w ten nurt chcielibyśmy się włączyć, a jeżeli zadajecie sobie Państwo pytanie, o czym będą Wiślackie raz, dwa, trzy, no to odpowiedź na tak właśnie postawione pytanie jest oczywista, żeby nie rzec banalna. No bo skoro prowadzącymi są osoby związane ze Stowarzyszeniem Historia Wisły, to rzecz jasna, że będziemy rozmawiać o plotkach transferowych, roszadach właścicielskich, będziemy analizować ostatnie mecze Wisły pod kątem taktycznym z uwzględnieniem goli oczekiwanych, podań progresywnych w ostatnią tercję boiska. Zdzichu, chwileczkę. To jest nie ten program. Chyba jakieś tutaj ma zawirowanie. Jesteśmy w Wiślackim raz, dwa, trzy. No wiesz, historia Wisły. A, przepraszam bardzo, tak. Wiślackie raz, dwa, trzy. Przepraszam Państwa. Wiślackie raz, dwa, trzy. Jaki będzie format tego programu? Proszę Państwa, no my z Darkiem, jak zaczniemy rozmawiać o historii Wisły, to potrafimy meandrować po tych dziejach, by po godzinie rozmowy zacząć się zastanawiać, jak dotarliśmy do remisu Wisły z Pogonią Lwów w ostatniej kolejce sezonu 33, skoro zaczynaliśmy od ostatniej bramki Angela Rodado. Ale uspokajam od razu, nie taki jest zamysł tego programu. W Wiślackim raz, dwa, trzy będziemy gościć znamienitych sportowców, działaczy, trenerów Wisły i będziemy wysłuchiwać ich wspomnień związanych z dziejami Białej Gwiazdy. Tak, a jeżeli wspomnienia nam się troszeczkę znudzą, to oczywiście możemy powrócić do wcześniejszego przejęzyczenia Zdzisława, no i zaprezentować Państwu materiał z nowym sponsorem strategicznym naszego klubu, który wchodzi na Reymonta na 3 lata z kwotą 100 milionów euro na sezon, oczywiście. Ale póki co wracamy do Wiślackiego raz, dwa, trzy w wersji standard, a ja mam przeogromną, nieskrywaną przyjemność zaprezentować naszego dzisiejszego gościa. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy i witamy pana trenera Henryka Kasperczaka. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Dla mnie wielka to jest satysfakcja, że mogę dzisiaj być obecny na tym święcie Wiślaków, bo to trzeba powiedzieć, że tutaj w Muzeum pana Krzysztofa Gawła to, co zobaczyłem, to, co widziałem, naprawdę jest to coś wspaniałego. Tyle pamiątek, nawet są pamiątki z lat wojennych, czyli z I wojny światowej, II wojny światowej. Także tutaj no, jest to naprawdę muzeum, które robi wrażenie. Ja oglądam często różne muzea w różnych miastach. Tam, gdzie mieszkam też we Francji, jest muzeum, mówi się Muzeum Saint-Étienne, drużyny, która ma tradycję, która jest słynna. No dzisiaj obchodzi 90-lecie istnienia, czyli starszy klub, ale z wielkimi zasługami. Także cieszę się, że mogę tu być obecny. Cieszę się, że mogę się podzielić z Wami wspomnieniami, które przeżyłem tutaj w tym okresie, kiedy byłem trenerem. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie, czy to będzie ciekawe, czy to będzie za bardzo nudne, ale myślę, że raczej ciekawe, bo w tym okresie, kiedy byłem trenerem, było bardzo dużo sukcesów, prawda? Sukcesy były naprawdę na miarę polskich klubów. Były dobre, wszyscy się cieszyli, że nareszcie mamy zespół, który zaczyna grać dobrze w piłkę, który jest skuteczny, który się nie boi strzelać bramek, ale boi się tracić bramki. Także no, będzie ciekawe myślę, spotkanie, także czekam na to z utęsknieniem. Muzeum R48 to faktycznie no, fenomenalna inicjatywa Krzysztofa Gawła z Kim Group, zbiór przepięknych pamiątek. I co warte podkreślenia, to też jest inicjatywa rozszerzająca tę historię na całą społeczność Wisły. Jest
powiedzmy jej przedłużeniem, kącik legend, Legends Corner na stadionie, gdzie też przepiękne artefakty, koszulki, proporczyki, trofea są prezentowane kibicom. Także tu bardzo się cieszymy, że w takim miejscu też możemy się spotkać. Natomiast zanim też przejdziemy do meritum naszej rozmowy, no to w pierwszym pytaniu muszę zapytać o zdrowie pana trenera, bo kilka miesięcy temu wszyscy tutaj w Krakowie usłyszeliśmy tę wiadomość, że no, spotkał pana jakiś wypadek i z tym zdrowiem było ciężej. Tam były informacje, że nawet w tym roku może pan mieć kłopot, żeby powrócić do sprawności. Natomiast to, że możemy pana tu w Krakowie przywitać, to mam nadzieję w imieniu naszej społeczności sygnał, że jest lepiej, tak? Tak, dziękuję serdecznie za oczywiście pomoc w tym, że wsparcie, o tak bym powiedział, dla mojego zdrowia. Czuję się coraz lepiej. Zaczynam normalnie już chodzić. Oczywiście odczuwam jeszcze jakiś ból. Także myślę, że na koniec roku już będzie zdecydowanie lepiej i naprawdę będę mógł już spokojnie, nawet leciutko biegać. Także dziękuję, ale była sytuacja trudna, bardzo trudna. To był wypadek, który się zdarza rzadko i mówi się też o wypadkach, że są głupie, prawda? Ten właśnie też należał do głupiego takiego sposobu mojego zachowania, gdyż po prostu poślizgnąłem się. Ten poślizg był fatalny, bo miałem przyczepioną do siebie kosiarkę z motorem. Po oczywiście skoszeniu trawy w koło domu traktorem. Wziąłem tą kosiarkę i przez przypadek po prostu poślizgnąłem się. No i poleciałem w dół jakieś 5-6 metrów, co spowodowało złamanie kości udowej. A z tej strony, gdzie miałem kość udową złamaną, to nastąpiło też wcześniej. No, nastąpiła operacja z protezą, którą mi wstawili też biodra. No i tutaj to trochę skomplikowało sprawę, ale dzisiaj można powiedzieć, że jest coraz lepiej. Zapomniałem jeszcze mówić o żebrach, bo też 4 żebra miałem złamane, ale dzisiaj czuję się zdecydowanie dobrze i dlatego jestem tutaj właśnie obecny, przyjechałem do Polski, żeby się jeszcze lepiej poczuć i żeby po prostu to zdrowie mi pomogło często wyjeżdżać, spotykać się z ludźmi, jak to zawsze robię i jestem zadowolony z tego, co w tej chwili jest. No to przechodzimy już do meritum, czyli do tematu Wisła Kraków i Henryk Kasperczak. I tutaj chyba małe zaskoczenie dla kibiców Wisły będzie, ponieważ jeżeli się właśnie mówi Wisła Henryk Kasperczak, to myśli się o okresie głównie tym 2002-2004. Natomiast w roku 1966 miał pan już swój pierwszy epizod związany z naszym klubem. Tak, rzeczywiście. Ja rozpocząłem w ogóle moją karierę w Mielcu w 65 roku po zdaniu matury, bo ojciec był wymagający ode mnie, mówił, że jak zdasz maturę, możesz gdzieś pojechać grać, ale na razie zostajesz z nami. I tak się stało. Więc wyjechałem do Mielca i grałem tam przez rok czasu. Po roku czasu nagle zgłosiła się po mnie Wisła Kraków. Więc była to drużyna sławnych zawodników, sławnego trenera, bo Matias był trenerem. Wymienię kilka tych słynnych nazwisk wiślackich, czyli Kawula Władziu, był Karczewski, bramkarz, ale Stroniarz Heniu, który był pierwszym bramkarzem, był Monica, no bym tutaj może zapomnę, dużo Skupnik, było tych świetnych, był Polak, jak się nie mylę, taki, Tadeusz, Tadeusz Polak był. No, było świetnych dużo zawodników. Ja w tym gronie oczywiście byłem młodzieniaszkiem, bo miałem wtedy 19 lat. I Wisła za wszelką cenę chciała, żebym po prostu grał u nich. Ja byłem też zdecydowany, więc porzuciłem
odszedłem z Mielca, ale niestety sytuacja była trudna, bo kiedyś to zawodnik nie miał żadnych umów, żadnych kontraktów, tylko było to, że jak grasz w jakimś klubie seniorskim, pierwszoligowym, to w zasadzie jesteś tym zawodnikiem już na stałe. Więc problem jaki się stworzył, że no, Mielec, który miał jednostkę wojskową, jak wiecie, na WSK, na wytwórnię sprzętu komunikacyjnego w Mielcu, i oni wysłali mi listy gończy, bo się nie zgodzili na to, żebym zmienił klub, żebym poszedł do Wisły. List gończy, no i tym listem gończym zaczęli mnie szukać, prawda, w Krakowie. Ja w tym momencie tutaj w Krakowie trenowałem normalnie z drużyną pierwszą, z Matiasem, z trenerem, i oczywiście też studiowałem, zacząłem studia na Politechnice Krakowskiej, gdzie trwało to 4 miesiące, no ale później się okazało, że nic nie było można zrobić, a nawet odroczyć mnie, nawet nie pójść do wojska. Tak myślano, prawda, ale się okazało, że nie było żadnych innych możliwości, tylko musiałem pójść jednak do tego wojska i w końcu poszedłem. No i po przysiędze, którą miałem w Dębicy, no, Legia już czekała na mnie i pojechałem do Warszawy, do ośrodka, gdzie byli świetni zawodnicy wtedy, w tym ośrodku wojskowym Legii Warszawa. Był Grotyński ze mną, służbę miał, Kaziu Dejna, Gadocha. No, mieliśmy dużą pakę takich chłopaków zdolnych, prawda, w Legii Warszawy w tym okresie. Natomiast ja miałem naprawdę pecha, dlatego że ja przyjechałem po świętach Bożego Narodzenia w grudniu do Warszawy i normalnie trenowałem. I w styczniu, no niestety, ale złamałem nogę. To było na Agrykoli, myśmy tam zawsze takie gierki mieli. I poślizgnąłem się, znowu się poślizgnąłem, tylko poślizgnąłem się na kałuży, która była zamarznięta, której jej nie było widać, tylko było to warstwa śniegu. I ja wpadłem to i po prostu złamałem kość piszczelową. Z wykręceniem złamałem staw skokowy. No i z wykręceniem, z urwaniem ścięgien tam, bo to i nie grałem, może, przepraszam, jeszcze muszę dorzucić, że później mi się to powtórzyło. Już było lepiej po kilku miesiącach, ale potem była sytuacja taka, że zacząłem za wcześnie, bo ten wojewoda, wtedy trener, chciał za wszelką cenę, widział coś we mnie, że jestem dobry, więc chciał za wszelką cenę, żebym jak najszybciej zaczął, a oczywiście treningi. No i pecha miałem, że znowu wyjechaliśmy do Lądka Zdroju i tam po raz drugi w śniegu graliśmy i znowu mi się ta kontuzja odnowiła. Także półtora roku nie grałem w piłkę w Legii Warszawa. Później zacząłem grać w rezerwach i poproszono mnie, żebym został po 2 latach służby wojskowej. Niestety odmówiłem i wróciłem do Mielca. No i wtedy się zaczęła epoka? I wtedy zaczęła się epoka właśnie dobrego klubu, dobrej drużyny Stali Mielec, gdzie grało w nich bardzo dobrych zawodników dużo. Szczególnie tu myślę o Grzesiu Lacie, Domarski, Rzeźny, Kukla. Było ich bardzo dużo. Sekulski, no nie chcę, Chnatio taki był, prawda, który też był z Krakowa pochodzi. Rysiu, ten Rysiu, lewy obrońca, który grał, zdaje się, w Krakowie, jak się nie mylę. Już nie zapomniałem teraz nazwiska jego. W każdym bądź razie naprawdę dobra drużyna, która zrobiła wielką furorę w lidze polskiej, tak? Odnosiła duże sukcesy, wygrała z najlepszymi, graliśmy często puchary europejskie. W europejski puchar, ten, który najlepiej zagraliśmy, to był ten puchar europejski, cośmy grali z Hamburgiem.
gdzieśmy przegrali u siebie 1-0 po remisie i bodajże meczu w Hamburgu. No ale takie, graliśmy też ze świetnym Realem Madryt, prawda. Mieliśmy dużo przygód, a przy tej okazji wykorzystywaliśmy nasze talenty, bo czy Grzesiu, czy Domarski, czy ja w trójkę, bo oczywiście trzeba dorzucić też Rześniego, który grał przeciwko Anglii w Chorzowie, Krzysiu Rześni. No i trzeba też mówić dużo o Kukli, bo Kukla pojechał też na Mistrzostwa Świata do Argentyny i nawet zagrał nie wiem ile tych meczów, 2 czy 3. Także była to grupa talentów, która pokazała się nie tylko ze strony dobrej w klubie, ale także w reprezentacji Polski, bo przecież zacznijmy od ważnego meczu na Wembley. Domarski strzelił zwycięską bramkę, zwycięski remis to był, ale bramkę, która nam dała awans do Mistrzostw Świata w 1974 roku. I także Grzesiu Lato na Mistrzostwa Świata został królem strzelców w 1974 roku. Także tutaj zasługi nasze oczywiście były bardzo duże dla reprezentacji, no ale jak to mówi się, mieliśmy zgraną grupę chłopaków naprawdę na dobrym poziomie piłkarskim, bo trzeba powiedzieć, że trzeba mieć jakiś talent do grania, a ten talent poparliśmy zawsze pracą. No i to żeśmy zrobili, że byliśmy na olimpiadach, byliśmy na Mistrzostwach Świata i to nas cieszyło. Pan trener, przepraszam, bo ja muszę wrócić do czasów swojego dzieciństwa, swojej młodości, czyli lat właśnie reprezentacji Kazimierza Górskiego. Trener tak dość skromnie tutaj wymienił Jana Domarskiego, Grzegorza Latę, no ale warto pamiętać, kto zapoczątkował tą akcję na 1-0 w Londynie, na Wembley, bo to przecież pan odebrał piłkę tam po naszej lewej stronie boiska, chyba Kariemu, jak się nie mylę, później właśnie Grzegorz Lato wygrał przebitkę z Hektorem bodajże, no i dopiero podanie do Domarskiego. Także tutaj pana udział w tej bramce też był wielki plus. Nie zapominajmy o tych dwóch kapitalnych zagraniach do Szarmacha i do Dejny na meczu z Włochami już na Mistrzostwach Świata. Tak. Idealne to były po prostu pierwsze przypadki dośrodkowe. To były dwie najpiękniejsze bramki. Jedne z najpiękniejszych, bo było ich dużo, na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w Niemczech. I cieszę się z tego, że brałem w tych bramkach udział, prawda? Zresztą moja rola, bo to trzeba powiedzieć, że na 11 zawodników trzeba sobie dopasować rolę. Ja grałem na przykład w Mielcu jako ten rozgrywający, tak jak Kaziu Dejna grał w Legii i w reprezentacji. Niestety w reprezentacji musiałem szukać swojej roli. Więc myśmy mieli tak, no Kaziu to tak wymyślił. Taki miał pomysł Kaziu Górski, że ta trójka pomocników będzie idealną, bo ona się będzie rozumiała na boisku, bo procentowo jeden umie robić, jeżeli chodzi o defensywę to, drugi umie robić to, trzeci rolę. Więc u nas to wyglądało w ten sposób, że Kaziu Dejna 70% grał ofensywnie, a tylko 30% grał defensywnie. Maszczyk był odwrotnością Kazia Dejny, czyli on robił pracę defensywną 70%, a tylko 30% ofensywnie. A ja robiłem pracę 50-50, czyli 50% i to dopasował. I co jeszcze było ważne, żeby powiedzieć tutaj coś ciepłego o Kaziu Górskim, że on w drużynie wybrał zawsze zawodników, tych, którzy byli bardzo szybcy, byli bardzo technicznie i myślał o napastnikach. I to było też szczęście, ja też miałem to szczęście, że mogę mieć w przodzie takich zawodników jak Grzesiu Lato, jak Gadocha, dwóch świetnych skrzydłowych. I oczywiście na początku był Lubański, ale potem go oczywiście zastąpił Domarski. A później na Wembley Domarski, a później już na Mistrzostwach Świata był Szarmach. Zawsze mieliśmy świetnych napastników.
to oni robili wyniki, bo byli tak świetni, że umieli wykorzystać każde nasze podania, czy to z linii pomocy, czy to od zawodników bocznych, jak Szymanowski, którzy się często włączały tego. Mieliśmy także to szczęście, że Kaziu Górski nie bał się podejmować ważnych decyzji. Ważnych decyzji, które miały wpływ na wynik. Czyli zmiany zrobił w stosunku na przykład do meczu na Wembley i do meczu, jaki graliśmy na Mistrzostwach Świata. Kto by pomyślał, że on zmieni na przykład Domarskiego? Nikt nie pomyślał wcześniej, prawda? A on się zdecydował na Mistrzostwach Świata postawić na Szarmacha. Nikt się nie spodziewał też, że Kaziu Górski zmieni Bulzackiego, który grał świetny mecz na Wembley, prawda? I wstawił młodego 20-latka Żmudę, prawda? To też było ważne, że on Maszczyka też zmienił na miejsce Ćmikiewicza, który grał na Wembley. On był taki człowiek, trener, który po prostu nie bał się podjąć decyzji. Dla dobra zespołu, bo mu to wychodziło. To, co robił, decyzje pewne, co robił. Co jeszcze u niego było ważne? Że on się nie tłumaczył, bo pewnie Tomaszewski tak samo wszedł do zespołu, bo był kostka wcześniej, na olimpiadzie czy tego, ale na Wembley już był Tomaszewski i na mistrzostwach zaufał mu, bo on był w pewnym momencie, słaby mecz zagrał z Niemcami, pamiętacie, winny był bramce, przegraliśmy wtedy, ale później pokazał, że jednak to jest wielki talent i można na niego liczyć i Kaziu to zrobił. Miał dużo pozytywu Kazimierz Górski w tym, co robił, w tych ważnych decyzjach, bo to nie są łatwe decyzje do podjęcia w momencie, jeżeli drużyna daje satysfakcję, no i trzeba coś zmienić. Ale widocznie taka była potrzeba i zauważyliście na pewno kiedyś, jak graliśmy na Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwa Świata graliśmy bez zmian. Jedną zrobił zmianę, później już w finale, jak graliśmy o trzecie miejsce z Brazylią, też zmienił, nawet ja byłem zmieniony w końcówce, bo tam już miałem żółtą kartkę, bo tam złapałem tego Brazylijczyka, go ciągnąłem od połowy boiska do prawie do 16 metra, no ale uratowałem bramkę, no i to bał się trener, że dostanę drugą żółtą kartkę i będzie powszedł. Także zmienił mnie też, zmienił też w meczu ze Szwecją, zmienił Adasia Musiała, że poszedł na piwko, bo poszedł na piwko właśnie, no i go zmienił, wstawił kogo innego, żeby mu dać, żeby dać nauczkę innym, żeby na piwko nie chodzili za bardzo. Tak. Poza tym Igut wtedy zagrał. Trzeba powiedzieć, że no, miał wyczucie, przecież on był były zawodnik, Kaziu. Grał raz tylko w reprezentacji, no ale to mu dało też dużo do myślenia, prawda? Także to wychodziło z nim i pozytywnie to oceniam, że no, są trenerzy, którzy mają wpływ na zrobienie dobrego wyniku, o tak bym powiedział. To wszystko zależy od ważnych decyzji, jakich się podejmuje. Ale cofniemy się może, bo tak się składa, że pana debiut w Ekstraklasie, no to też był związany z Wisłą, ale na nieszczęście dla Wisły, no to był niezwykle udany debiut, bo Stal wygrała 5-2, a pan zdobył dwie bramki, tak? Pamięta pan ten mecz? Tak, miałem szczęście grać pierwszy mecz w Ekstraklasie z Wisłą Kraków, która w tym momencie była potęgą. Zresztą Wisła po nas, ale to już było później, zdobyła Mistrzostwo Polski w 1978 roku, a myśmy weszli do pierwszej ligi. Nasz debiut był w 70. Równy, 70.
70 roku. Także to była już drużyna z dobrymi zawodnikami. Zresztą już był Musiał, był Szymanowski, Szymanowski, ten drugi Heniu też był. No było kilku świetnych zawodników, prawda? Kmiecik, Kaziu. No nie wiem, czy wtedy już Iwan grał, ale chyba jeszcze nie. W tym meczu jeszcze był za młody. No, także no, dla nas to była frajda wygrywać. Zresztą my pierwsze mecze, pamiętam, trzy pierwsze mecze wygraliśmy i byliśmy na pierwszym miejscu w Ekstraklasie. I wszyscy oczy przecierali i mówią, jak to się stało, że Beniaminek ogrywa wszystkich. Pojechaliśmy do Sosnowca, do Zagłębia, wtedy też z Gałeczką, tam mieli świetny zespół i wygraliśmy też tam. I później następny mecz był u nas, no ale już mi się nie przypomina ten trzeci. I też żeśmy wygrali i mieliśmy 6 punktów, bo to wtedy jeszcze na zwycięstwo było oczywiście, nota była zawsze punktów 2. Także ten zespół szybko się jakoś dopasował do tego poziomu. Zawodnicy tak samo, zresztą tutaj muszę podkreślić, że jak żeśmy grali w drugiej lidze, to zadebiutował też Grzesiu Latu w drugiej lidze, prawda? On wcześniej nie grał, dopiero zaczął grać, on jeszcze był młodszy, bo on jest młodszy ode mnie o 4 lata, jak się nie mylę. I on przyszedł jako talent do zespołu pierwszego i to wykorzystał, prawda? Zaczął grać, był zawodnikiem bardzo ważnym, skrzydłowym, no i tak kariera jego też się zaczęła, ale co wspominam, no, żeśmy wysoko z tą Wisłą wygrali, prawda? Zresztą Wisła była zaskoczona. Myśmy byli w euforii, tak bym powiedział, bym porównał do czego, że jednak ten zespół perspektywicznie już zaczął przedstawiać coś, prawda? Czyli przedstawiał no, dobrą grę. No i żeśmy wtedy też pierwszy raz zdobyli Mistrzostwo Polski w 1973 roku. Następnie żeśmy drugi raz zdobyli w 1976 roku, 3 lata później. No i liczyliśmy się też w tych rozgrywkach międzynarodowych. Także zespół się rozwijał, talenty były, które się rozwijały też. No i że wszyscy korzystali z tego. Ja, Jasiu Domarski, Rzeźny, Grzesiu Lato, wykorzystaliśmy nasze talenty, żeby grać w reprezentacji i żeby pomóc też w reprezentacji o osiąganiu wielkich sukcesów, jakie były, prawda? A ta Wisła za panem podążała, bo w roku 73, jak zdobyliście to Mistrzostwo Polski ze Stalą Mielec, to w pierwszej rundzie Pucharu Europy graliście z czwartą Zvezdą Belgrad, w pierwszym mecz w Belgradzie, a rewanż na Wiśle Krakowie. Taki średnio udany, powiedzmy, ale tam chyba kwarantanna jakaś była, tak? Wróciliście z Włoch, mieliście jakieś kłopoty? Mieliśmy kłopoty. Groźna choroba zakaźna. To była groźna choroba zakaźna. Byliśmy w ośrodku, jak się nie mylę, nie w Rzeszowie, ale obok w Stanoku, gdzieś gdzie był szpital właśnie przeciwko chorób zakaźnych. Tam żeśmy mieli kwarantannę kilka dni. Takżeśmy troszkę byli, jak to się mówi, no, trochę mieliśmy problemy z przygotowaniem się dobrym do tego meczu rewanżowego. Więc przygotowywaliśmy się. Oprócz tego UEFA nie pozwoliła nam grać u nas, bo wymogi, jakie były w stosunku do stadionu, nie były dobre, więc musieliśmy zagrać, więc wybraliśmy Kraków, bo to było najlepsze miejsce dla nas. No i tak graliśmy tutaj. Ten mecz był dobry. Oczywiście zespół Czerwonej Gwiazdy był cudowny wtedy. Pamiętam nazwiska, już pamiętam z lat, jak grali później ci zawodnicy z Czerwonej Gwiazdy
na Mistrzostwach Świata, bo było ich kilku, tam którego Pawłowicz był taki Petkowicz na prawym skrzydle, który został, nie wiem czy to ten jest trenerem, on był kandydatem teraz na trenera polskiego. Także tutaj no, ten zespół się rozwijał, mieliśmy fantastyczne warunki pracy, dobrześmy zarabiali w USK, Mielec, tam żeśmy dostawali oczywiście pensje, no a zajmowaliśmy się tylko piłką. I to te możliwości były fantastyczne dla nas, dla rozwijania się, no i dla życia też. Żeśmy rodziny założyli, prawda, byliśmy wszyscy zadowoleni, była to grupa, która zawsze wchodząc, to była bardzo na boisko, to była bardzo solidarna, była bardzo odpowiedzialna też, no i robiliśmy dobre wyniki. A jakie były kulisy transferu do Francji? Bo to też, no wiadomo, w tamtych czasach w porównaniu z dzisiejszymi nie było to tak otwarte, żeby zmienić klub, prawda, wyjechać za granicę. No ja po Mistrzostwach Świata w Argentynie miałem propozycję, znaczy przed, już w Niemczech miałem, po Mistrzostwach Świata, miałem propozycję, kilku z nas miało, co grało w reprezentacji Polski, propozycję grania na Zachodzie, w klubach zachodnich, więc pierwszy co pojechał, to pojechał, nie mając, przeszło 30 lat, Gadocha Robert, co też było dla nas zaskoczeniem. No bo dlaczego on, a dlaczego inni nie mogą tego? No ale później to się też zmieniło. Myślę, że tutaj też chodziło o pieniądze. Ile za tego, bo to wtedy w Polsce trzeba było wpłacić na jakiś komitet, czy to olimpijski, czy jakiś inny, no nie wiem jak to tam wyglądało w sprawach finansowych. W każdym bądź razie miałem propozycję po Mistrzostwach Świata w Niemczech i miałem propozycje dwie przed Mistrzostwami Świata w Argentynie. No i byłem na spotkaniu z kapitanem, ministrem sportu. Był Jacek Gmoch i był oczywiście Heniu Kulesza, Heniu Loska. Więc zaczęła się dyskusja, prawda, no jak robimy, ma propozycję, puścimy go, bo miałem z Neuchâtel z Szwajcarii i miałem drugą z Hamburga, z Niemiec. Więc okazało się, że dyskusja była na tym poziomie, że wyskoczył z nią przez zaskoczenie innych, znaczy i Loski, i Gmocha, kapitan, że panie Henryku, zostało niedługo do Mistrzostw Świata w Argentynie. Potrzebujemy pana i chcielibyśmy, żeby pan dalej... Co myśli trener Gmoch? No, trener Gmoch oczywiście odpowiedział, no jeżeli jest taka wola, prawda, no to co możemy zrobić, to okej. Okay. Loska to samo. No i tak doszło do tego, że zostałem, że ja też odmówiłem wyjazdu do tych klubów i zostałem jeszcze na rok w Polsce, żeby się przygotować do Mistrzostw Świata w Argentynie. Także po Argentynie decyzja nastąpiła, już wtedy już kapitan nie był, tylko był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, był Schneider, który miał później wypadek samochodowy i zginął. I on w tej sytuacji po prostu pozwolił, dał zgodę, żebym już wyjechał. I miałem klub, wtedy miałem FC Metz, francuski klub, i żeby podpisać kontrakt dwuletni z FC Metzem. I za zgodą oczywiście ministra sportu dostałem zgodę na wyjazd i na podpisanie kontraktu z FC Metz we Francji.
Bardzo płynnie przeszedł Pan od kariery piłkarskiej do kariery trenerskiej, bo już chyba po roku gry zaczął Pan pełnić obowiązki trenera. No i później na kilka lat wiązał się Pan właśnie w FC Metz, a potem kolejne kluby francuskie i wszędzie naprawdę niezłe wyniki. Tak, powiem tak szczerze, że miałem szczęście. Miałem szczęście i jak to wygląda, dlaczego określam to jako szczęście, zostałem trenerem klubu zawodowego. Więc tak, naszym trenerem był pan Snella, który był znanym trenerem, który pracował też w Saint-Étienne, pracował w Szwajcarii, w Genewie i pracując przez pół roku z nim, nagle dowiadujemy się, że zachorował, a po prostu miał raka. Raka zachorował, bo nie miał już zdolności fizycznych, żeby dalej pracować z zespołem. Więc w szpitalu będąc, przyszedł go odwiedzić prezes klubu. Z zapytaniem, no, czy może dalej pracować, czy nie, no, on odpowiada, że już raczej nie, trzeba szukać nowego trenera. Więc prezes klubu mówi, pan jest w tym środowisku, prawda, zna wszystkich trenerów, może by pan nam podsunął nazwisko jakiegoś trenera, żebyśmy mieli kontakt, bo jak już nie mógł pracować, chcieli szybko zmienić ten. A ten pan Snella, trener, mówi, nie szukajcie daleko, tu macie trenera, zawodnika, który jest na końcu swojej kariery, prawda, już wtedy miałem 33,5 lat, więc zaproponujcie mu i wymienił moje nazwisko. Na drugi dzień tego spotkania prezes, oczywiście z sekretarzem chyba klubu, przyszli do domu i zaproponowali mi funkcję trenera. Dali mi do tego 24 godziny, żebym się zastanowił. Ja mówię, panowie, nie 24, dajcie mi 24 godziny więcej, czyli 48. Ja z żoną porozmawiam i się spotkamy za dwa dni. Więc ja z żoną rozmawiam i żona bezpośrednio pytam się żony, no to co? Tak, wracamy do Polski, czy mam propozycję zostania jeszcze, bo to jeszcze zostało 7 miesięcy, prawda, do zakończenia rozgrywek, więc mówi, a co będziesz w Polsce robić? Ja mówię, no będę chciał zostać trenerem. No, mówi, spróbuj tutaj. już rozumiesz, też masz problemy z graniem, to po prostu spróbuj to. No i usłuchałem żonę. No i żona mi po prostu pomogła w podjęciu też decyzji, bo były dzieci, tak, my mieliśmy już trójkę dzieci wtedy, które się urodziły w Polsce, no ale mieliśmy zamiar wrócić do Polski, no a taką propozycję mówię, no to okej. Bo my tłumaczyłem to, że mamy zamiar wracać, się zastanowimy, będziemy mieli więcej czasu, jak to będzie, jak się rozwinie i tego, to zostaniemy na tym kontrakcie, co mam, zawodniczym i będę jako trener pracował. I tak to zostawmy, bo chcę wrócić do Polski, prawda. No i się zgodzili. I w tej sytuacji po prostu zrobiłem bardzo dobre wyniki. Oni dwa miesiące przed zakończeniem mojego kontraktu, nie? Natychmiast podpisać, żeby następny kontrakt. No to dobra, z żoną dyskutowaliśmy, bo to dzieci też ważne były, co robimy, jak robimy. Więc zdecydowaliśmy, że
podpiszę te, na te dwa lata. No i się okazało potem, że jeszcze lepsze wyniki były i jeszcze na dwa lata znowu podpisałem. Czyli byłem ogólnie jako zawodnik 1,5 roku tam i 4,5 lata jako trener. I później dostałem propozycję z Saint-Étienne, no i później dostawałem propozycję w zasadzie każde kontrakty, jakie miałem, to dostawałem propozycje gdzie indziej. Także pracowałem 20 lat w klubach tylko zawodowych, prawda? Tylko w klubach zawodowych. My najchętniej oczywiście wracamy do tego okresu 2002 do 2004 i tej pana przygody z Wisłą Kraków. Prawie 3-letnia ona była. Przepiękne, niezapomniane mecze z tego okresu. Któryś z nich szczególnie utkwił panu w pamięci? Czy było tego tak dużo, że niekoniecznie? Szkoda, że wtedy nie zagraliśmy z Lazio. Nie zagraliśmy tutaj ten mecz, który odwołał sędzia, bo był zamrożony na początku, później był, ten teren był, no, błoto było, dużo błota. I to utrudniło, może sędzia tak uważał, prawda? Ja nie, bo ja zrobiłem specjalnie, jak jeszcze sędzia jeszcze natrysk brał, prawda, opuścił boisko, to myśmy zrobili sobie mecz między nami i zagraliśmy sobie, żeby, może nie wiem, czy ten mecz widzi, ale może go nie chciał widzieć, że normalnie piłka jednak, no ale nie, decyzja jego nastąpiła, zaakceptowaliśmy to i dopiero żeśmy później zagrali, w późniejszym czasie, tak, i to może nam też troszkę to, chociaż nie byliśmy, bo my przy stanie, oni strzeli pierwszą bramkę, jak się nie mylę. Myśmy prowadzili, a później była zmiana sędziego. I myśmy mieli drugą okazję, tak. Co Żurawski nie podał Kuźbie, tak? To tak. Już było pod koniec, bo też było przy 1-1. Ale mogli, na przy 1-1. Tak, i tak, to była akcja tak, na 2-1 w końcówce pierwszej połowy. Także no, myśmy grali w futbol, także nie bali się nikogo. Pokazaliśmy się bardzo, jakościowo graliśmy dobrze, prawda, to było ważne. Bo ten zespół po prostu się dobrał, ustawienie było dobre, praca dobra, także tylko się cieszyć z sukcesów i przyklaskiwać, żeby takich zawodników mieć coraz więcej. No ale później zaczęły się, po tych latach zaczęły się już sprzedawanie zawodników, się już zaczęło, tam były te trudności, szkoda. Ale niestety tak było, jak było. Jedno było zadowolenie, które zapamiętam zawsze. To były te sukcesy, które osiągnęliśmy wspólnie z zawodnikami, prawda, ja i oni. I dla klubu, prawda, bo to by też była wizytówka, prawda. Myśmy w Schalke pokazali futbol na bardzo wysokim poziomie. Zresztą Niemcy do dziś ten mecz wspominają, jak mogli przegrać tyle. No ale tak. Tak się stało, że zespół dobrze grał. Muszę powiedzieć jedno, że naprawdę się dobrze tutaj czułem jako trener. Jedną, co mogę powiedzieć rzecz, bo ona trwała dosyć długo. Tutaj widzę, że bardzo doceniłem też właściciela klubu. Mam duży szacunek do tej pory dla właściciela klubu, pana Cupiała, który naprawdę chciał stworzyć wielki klub, chciał stworzyć wielką drużynę. Za jego czasów to były najlepsze czasy, jakie Wisła przeżyła. Każdy to doceniał, ja też, także w dalszym ciągu, jak się spotkamy, to powspominamy, prawda? I jeszcze raz mówię, wielki szacunek dla niego, co zrobił dla Wisły Kraków. Ta oferta Bogusława Cupiała i Wisły nie wzięła się znikąd, bo nie możemy tutaj pominąć, przemilczeć tych pana sukcesów, czy to z klubowymi drużynami we Francji, czy też później z kilkoma reprezentacjami afrykańskimi, prawda? No bo tam pan zdobył prawdziwą renomę tego wielkiego trenera, który z każdej z drużyny potrafi wydobyć jej najlepsze elementy w grze, prawda? No i w tym 1994 dostałem propozycję z Wybrzeża Kości Słoniowej, żeby obronić tytuł mistrza Afryki. Oni zdobyli w Senegalu, zdobyli mistrzostwo Afryki. No i mówię, no dobra. I podpisałem na
na ten turniej cały, podpisałem kontrakt i nic więcej mówię, bo zaraz będę wracał do Francji, prawda. Ale się okazało, że prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej, nawet nie rozmawiając ze mną, co mnie wkurzyło, mówi, że już zadecydowaliśmy, że podpisujemy kontrakt z panem Kasperczakiem. Ja tak słucham jego przemowy, bo to taka oficjalna była przemowa w pałacu u niego, ze wszystkimi oczywiście zawodnikami tego, co to opowiada. Ja tutaj nic nie rozmawiałem z nim, a on się decyduje. No ale stało się, co się stało, powiedział swoje. No i ja nagle później zdecydowałem, bo miałem kilka ofert, tak, jako trener, i zdecydowałem po prostu pójść gdzie indziej. No, także nie zostałem tam. Gdyby wcześniej powiedział, może bym się zgodził, bo jeszcze w tej sytuacji miałem kilka propozycji, ale to on powiedział, żeby nie wiem co, bo myśmy zrobili świetny wynik. Zdobyliśmy brązowy medal, wygraliśmy o trzecie miejsce w tych mistrzostwach Afryki. Ja zresztą w Afryce, żeby tak powiedzieć, to później była moja przygoda afrykańska, prawda, to byłem tak, na Pucharach Afryki Narodów, tak, tutaj Mistrzostwa Europy Narodów, to ja byłem drugi, grałem w finale raz przeciwko Afryki Południowej, która organizowała te Mistrzostwa Afryki Narodów. Byłem drugi, trzeci, czwarty, piąty. No, a sam pan wspominał, że przy tym powrocie do Polski już do Wisły, no to wahał się tam pan, tak? Czyli najpierw nie planował pan zostać tak długo, a nie, później okazało się, że tych lat... To były takie okresy, prawda? Jak nie pracowałem, to do Wisły przyjechałem, prawda, tutaj pracować. Mówię, no to spróbuję do tej Polski, ale nie miałem za bardzo ochoty przyjeżdżać tutaj pracować jako trener, bo za często się zmienia. Na zachodzie się też zmienia trenerów, ale w Polsce się za często. A szczególnie ten okres, to teraz jestem na emeryturze, to się zmienia w reprezentacji często, prawda? Tyle tych selekcjonerów zmienia się, nie wiem po co oni idą na selekcjonera, że ich tak zmieniają często. Zawsze mi pytanie zadaje się, a dlaczego, tylko jedno, co pan żałuje na pewno, że nie został pan selekcjonerem reprezentacji Polski. No ale Grzesiu Lato w tym momencie się bał kolegę, prawda, zaangażować to, co powiedział, prawda. No, trudno mi mówić, że tyle lat po tym, co jesteście skończyli grać, no to może miał jakieś swoje zdanie, prawda. Odmówiłem Listkiewiczowi też raz, bo chciał połączyć pracę z Wiśle Kraków i w reprezentacji, na co się nie zgodziłem. Czyli była taka sugestia, tak? Tak, no po prostu miałem propozycję od Michała Listkiewicza oficjalną, za Bońka wtedy, żeby po prostu wziąć reprezentację i dalej pracować w Wiśle, bo Cupiał się nie zgodził na to, żebym Wisłę opuścił, prawda. Tu w Wiśle, można powiedzieć, miał pan plejadę najlepszych polskich zawodników, ale to z jednej strony jest na pewno komfort pracy dla trenera, ale z drugiej też taka, nie wiem, trudność, żeby zbudować kolektyw z takiej porcji zawodników. Tutaj pan podkreśla, że to się udało, że ta drużyna była właśnie spójna, dogadywała się, ale no jak to osiągnąć tak naprawdę w pracy trenera? Czy to jest kwestia charakterów, czy to jest kwestia właśnie pozycji boiskowej? Ja myślę, że tutaj dużo zależy też od decyzji, prawda, trenera. Jak to ustawić, jak to zrobić. Ja zresztą z tą drużyną przez 2 lata to też mało zmieniałem zawodników. Tam w końcówce meczu może tam zawsze dałem możliwość komuś innemu, ale tak, to graliśmy prawie w tym jednym składzie, prawda. Nie, ten skład się nie zmieniał często, prawda.
cała rzecz polega na tym, że zarządzanie trenera musi być z jego autorytetem, z jego osobowością i jego kompetencją, prawda? To są trzy czynniki, które są ważne. Tylko to, co mówię, że wytworzyć politykę sportową jest bardzo trudno. Do tego trzeba stworzyć warunki. Zresztą do dziś żałuję, że Cupał się nie zgodził stworzyć akademii dłużej. Ze względu na to myślał może już o odejściu, prawda, bo namawiają go do tego, żeby robił tą akademię sportową, która w tej chwili jest, można powiedzieć, na chodzie, czyli robią już teraz w różnych klubach te akademie, dlatego że szkolenie młodzieży to jest bardzo ważna, to jest bardzo ważny element pod względem sportowym i pod względem finansowym. Wyszkolić zawodnika jest taniej niż kupować. Bo jak się kupuje zawodnika, no to niestety się pieniądze wkłada, ale nie wiadomo, czy można na niego w przyszłości liczyć. Prawda? Nie wiadomo, czyśmy się nie pomylili. A tutaj jak się szkoli młodzież, to jest to jednak coś ważnego i niedrogo kosztuje. Bo trzeba liczyć zawsze politykę sportową i finansową. Co można wykorzystać, a co można stracić, prawda? Różne są opcje. Także uważam, że tutaj w tej sytuacji no, chciałbym, żeby nawet w Wiśle w tej chwili pomyślano o tej akademii. Ale wrócę może do tego zespołu, bo to jest ważne mówić o zawodnikach. Później dorzucę to, co ja po prostu skorygowałem też, przychodząc tutaj, bo analizowałem dobrze ten zespół i wyczułem predyspozycję pewnych zawodników, takich i dam przykład, jak Kosowski, jak Kaluczy, który się czasami łapał, czasami się nie łapał, grał na pomocy defensywnego czy dennego. Ja wykorzystałem po prostu ich możliwości, predyspozycje do systemu, który założyłem, prawda? I ten system był 4-4-2. Na tym zabazowaliśmy, bo mieliśmy takich zawodników. Szczególnie miałem świetnego rozgrywającego Szymkowiaka, na którego stawiałem. Później dorzuciłem oczywiście Stronka, który naprawdę był w tym okresie razem z Szymkowiakiem byli świetni. No i ustawiłem na ich bokach, ustawiłem dwóch skrzydłowych, czyli ustawiłem Kaluczy i Kosowskiego. A z przodu dwóch strzelców. Tych, którzy mieli strzelać bramki. No i z tyłu oczywiście najgorszy problem to mieliśmy trochę z bramkarzem, ale w pewnym stopniu załataliśmy te dziury, no tam próbowaliśmy różnych, prawda, bramkarzy. W końcu żeśmy postawili na oczywiście Igo Angelo Hugo. I proszę was, z tyłu Głowacki był silny, był Zając Boguś na początku, później oczywiście inny był zastąpiony, był Baszczyński, później też Kuzera, no, ale te najważniejsze. No i na lewy był Kaliciak też, który był, to był dla mnie, to był wielki talent, no niestety nie rozwijał się, prawda? Potem musieliśmy go zmienić. Ale na ten zespół można było liczyć. To byli chłopaki, którzy po prostu mieli talent, chcieli i byli bardzo ambitni. Stworzyli kolektyw dobry. Ja im tylko pomogłem w tym, że ich nauczyłem, jak się bronić, jak mają strzelać bramki. Tak? No i wykorzystałem ich predyspozycje, które pokazywali na boisku. A to robiliśmy codzienną pracą, prawda? To nie jest tak, że robi się coś, prawda, bez jakiejś myśli, bez jakiejś...
Tutaj były schematy, szczególnie te schematy, kiedy bronimy, te schematy gry, kiedy atakujemy, te schematy, kiedy tracimy oczywiście piłkę, w którym miejscu. No było, ta praca była, którą ja dołożyłem te procentowo trochę i wykorzystałem ich predyspozycje ku temu, żeby to grali. No i się stworzył dobry zespół i dał nam... Ja przekonałem się o ustawieniu, o stworzeniu zespołu po tych, można powiedzieć, 6 miesiącach pracy, prawda? Bo to był 2002-2003 i wtedy 2003 już była drużyna naprawdę, która wiedziała, o co chodzi. Te 6 miesięcy wykorzystałem, prawda, i wykorzystałem ich wartości na boisku. To się później potwierdzało. Nauczyłem ich jednego, że obojętnie jaki by nie był wynik, gramy cały czas o zwycięstwo, o zwycięstwo. Byłem ostatnio na meczu z Termaliką, a już trochę czasu minęło, bo dzisiaj jestem na meczu oczywiście z Zagłębiem Sosnowiec i byłem pięknie przywitany przez prezesa klubu Wisły Kraków, pana Królewskiego. No i siedzieliśmy obok, bo bardzo się mną zainteresował, zaopiekował, tak bym powiedział. No i cieszyliśmy się ze zdobytych bramek, prawda? A na koniec cieszyliśmy się ze zwycięstwa, bo to było to był mecz bardzo ważny. Był mecz, który dawał możliwości być na lepszej pozycji klasyfikacji mistrzostw. No i na koniec z radości żeśmy się wycałowali i sobie powiedział prezes, że ma pan szczęście, proszę co tydzień do nas przyjeżdżać. Bo ja od czasu do czasu wyjeżdżam też do Francji, prawda? Ja mówię, nie ma problemu, niech pan załatwi samolot co tydzień, co drugi tydzień, prawda? I jestem obecny na każdym meczu. Także gdy będę na każdym meczu, na pewno Wisła zawsze będzie wygrywać.